ma imię. To jest tytuł naszego dzisiejszego spotkania i o miłości właśnie będziemy rozmawiać. O miłości, która ma wiele twarzy. O miłości, która... Co by było, gdyby miłość nie istniała? Gdyby miłość nie istniała, musielibyśmy ją wymyślić. Kto jest patronem zakochanych? Drodzy Państwo, to jest proste pytanie. Nie ma żadnego tutaj haczyka. Święty Walenty, tak, Święty Walenty. Czyli wiemy już, że miłość jest chorobą umysłową, dlatego Święty Walenty jest patronem zakochanych i umysłowo chorych, bo przecież zakochany to niespełna rozumu człowiek. W momencie, kiedy jest zakochany, nie jest w stanie, tu widzę potakiwanie głową, bardzo się cieszę, że Państwo jesteście właśnie chorzy. To jest chyba jedyny przypadek, w którym mogę powiedzieć, że cieszę się, że ktoś jest chory, bądź pamięta, jak chorym był. Bo kiedy jesteśmy zakochani, nie widzimy i nie słyszymy. Cierpimy na permanentną głuchotę i ślepotę. Mamy naprawdę stępione zmysły. Z tym szczęśliwym związkiem małżeńskim bywa różnie, bo szczęście to nie jest stan permanentny. To jest coś, co zależy od stanu naszego umysłu, a jak wiadomo, nasz umysł też w różnym stopniu, na różnych etapach naszego życia działa inaczej. Szczęście to stan umysłu, a nie stan konta, jak niektórzy myślą. I szczęście to drobiazgi. O tym wszystkim, o czym mówię teraz, o czym będę mówiła, piszę w swoich powieściach. Moje bohaterki nie mają ze mną lekko. Właściwie to mają cały czas pod górę. I o tych rzeczach ważnych warto czytać, oczywiście dawkując sobie te emocje, bo nie można tylko być w refleksji. Trzeba się tym też czasami, a nawet często śmiać. Dlatego to dobrze, że ten rynek jest taki bogaty. Od miłości zaczęłam, no to na miłości skończę taką przypowieścią. W pewnej małej miejscowości, w starym, rozsypującym się domku, mieszkało małżeństwo z długim stażem. Różnie się jej w życiu układało, nie zawsze świeciło słońce, często padał deszcz. Pewnego dnia kobieta, wyglądając przez okno, zauważyła na ganku trzech nieznajomych mężczyzn. Wyszła i spytała, kim jesteście i czy mogę wam jakoś pomóc. Wstał jeden z nich i spytał, czy jest mąż w domu. No jest, no to poproś męża. Mąż wyszedł na ganek i ponowili pytanie, kim jesteście i jak możemy wam pomóc. Ja jestem miłość. Wstał drugi, ja jestem pokój. Wstał trzeci, a ja jestem dostatek. Możecie zaprosić tylko jednego z nas. Wybór należy do was. Małżonkowie weszli do domu, by się naradzić. Widzieli, że już podjęli decyzję i zapraszają do siebie miłość. Wstała miłość i ruszyła w kierunku drzwi. Widzieliście, że możemy zaprosić tylko jednego z was. Tak, odpowiedział dostatek. Gdybyście zaprosili mnie, poszedłbym ja sam. Gdybyście zaprosili pokój, poszedłby pokój, ale zaprosiliście miłość, a tam, gdzie idzie miłość, idziemy i my. Thank you.
chciałam serdecznie tu Panią podziękować, Pani przede wszystkim pogratulować. No ta opowieść, no Pani życia, życiorysu, no to jest poruszająca. Trzeba robić to, co chcemy. W danym momencie nie będzie łatwo, ale spróbować trzeba, żebyśmy wiedzieli, że zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Bardzo Państwu dziękuję. Tak. Dziękujemy bardzo na pamiątkę spotkania w Bolesławcu, taka drobna ceramika bolesławiecka. Dziękujemy. I również chciałam podziękować Pani Danucie Zamaru, Pani kierownik Dziennego Domu Pobytu, która nam tutaj użyczyła, gości nas. Bardzo Pani serdecznie. Z największą przyjemnością. Jednakowo silne i jednakowo ważne, jak w każdym wieku, tak jak i miłość młodzieńcza i w wieku starszym. No my tutaj, no mogę się pochwalić, też zawiązują się przyjaźnie, również związki, również małżeństwa nawet, także i te emocje są przeżywane jednakowo silne i jednakowo ważne są w każdym wieku. I mamy przewagę nad 20-latkami, bo my już znamy pewne rozwiązania. Mamy lekarstwo, którym się leczymy, jeśli coś się zadzieje nie tak. To nasze doświadczenia są tymi lekarstwami, kiedy przyjdzie taka potrzeba, żeby z niego skorzystać. Wiemy, czego użyć, co zażyć, żeby było lepiej. Oni jeszcze tego nie wiedzą, bo całe życie przed nimi. To jest tak miłość dojrzała. Powiedzieć. Dziękujemy Państwu. Bardzo życzymy tej miłości wszystkim nam. Wszystkim nam. Wszystkim nam. Dziękujemy.